Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć, kto jest kim w postępowaniu egzekucyjnym, ponieważ mamy tam kilka podmiotów, które pełnią w tym postępowaniu różną rolę, a w związku z tym też przysługują im różne prawa i obowiązki z tego wynikające. Mamy strony postępowania, którymi jest wierzyciel i dłużnik. Wierzyciel jest to osoba bądź firma, która prowadzi egzekucję w stosunku do dłużnika na podstawie posiadanego tytułu wykonawczego. Dłużnik jest to osoba, która wiadomo jest zobowiązana do spłaty zobowiązania bądź wykonania jakiegoś obowiązku, który w tym tytule egzekucyjnym jest określony. Organ egzekucyjny, najczęściej komornik, nie jest stroną postępowania, natomiast jak sama nazwa wskazuje, prowadzi postępowanie egzekucyjne i dokonuje w jego ramach czynności egzekucyjnych. Ale oprócz stron mamy także w egzekucji inne podmioty, które w niej uczestniczą. Są to uczestnicy, którzy z różnych powodów mogą się w takim postępowaniu znaleźć, bądź też są to tak zwani trzeciodłużnicy, bądź dłużnicy zajętych wierzytelności, czyli osoby, które są dłużnikiem naszego dłużnika i w stosunku do nich komornik zajmuje określoną wierzytelność, najczęściej pieniężną, i w związku z tym są one zobowiązane do wypłaty pieniędzy nie dłużnikowi, ale bezpośrednio do komornika sądowego. Jednym z uczestników postępowania egzekucyjnego jest między innymi małżonek dłużnika. Zgodnie z przepisami egzekucję do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka można prowadzić tylko na podstawie tytułu wykonawczego, który pozwala na prowadzenie egzekucji właśnie z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Jeżeli dojdzie w toku egzekucji do zajęcia składników majątkowych, które stanowią majątek wspólny, a nie odrębny dłużnika, to w tym momencie, żeby prowadzić taką egzekucję dalej, należy uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko małżonkowi dłużnika. Wierzyciel zostaje przez komornika poinformowany wtedy o takim fakcie i ma 7 dni na wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika celem prowadzenia egzekucji z ich majątku wspólnego. Kiedy sąd taką klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika nada? Przede wszystkim wtedy, kiedy czynność prawna dokonana przez dłużnika, na przykład zaciągnięty kredyt, pożyczka, służyły na zaspokojenie rodziny dłużnika, bądź wtedy, kiedy małżonek dłużnika wyrazi zgodę na prowadzenie egzekucji z tego składnika majątkowego. W innym wypadku, jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się prowadzeniu egzekucji, a wierzyciel nie uzyska tytułu wykonawczego, komornik będzie zobowiązany do umorzenia egzekucji z tych składników majątkowych. Małżonkowi dłużnika, tak jak innym uczestnikom, służy oczywiście prawo uczestniczenia czynnego w postępowaniu. Może on składać skargi na czynności komornika dotyczące zajęcia majątku wspólnego. Może także składać powództwa przeciwegzekucyjne w stosunku do zajętych składników majątkowych, na przykład wykazując, że majątek ten nie stanowi własności dłużnika, a jego majątek odrębny. Innym uczestnikiem postępowania może być osoba, która w toku egzekucji nabyła rzecz, jakiś przedmiot albo nieruchomość, które zostały w toku tej egzekucji zajęte i stanowiły własność dłużnika. Zbycie rzeczy w toku egzekucji nie jest zabronione przez przepisy i można takiego zbycia dokonać, natomiast nabywca tej rzeczy musi się liczyć z tymi konsekwencjami, że znajdzie się w takim postępowaniu w charakterze uczestnika. Jego udział nie jest oczywiście obligatoryjny, musi do takiego postępowania przystąpić, natomiast nieprzystąpienie, nie podejmowanie obrony swoich praw grozi tym, że cała egzekucja odbędzie się poza wiedzą takiej osoby. Natomiast jeżeli już ona do postępowania wstąpi, to oczywiście komornik zawiadamia o czynnościach egzekucyjnych. Wszystkie wcześniejsze czynności w stosunku do rzeczy zajętej są ważne. Osoba taka natomiast może podejmować czynności mające na celu ochronę jej praw, jeżeli wykaże na przykład, że rzecz nie należała do dłużnika, nie stanowiła jego własności, bądź ewentualnie, że zajęcie tej rzeczy było bezskuteczne w stosunku do dłużnika, bądź też w stosunku do niej samej. Kolejnym uczestnikiem postępowania egzekucyjnego może być pracodawca. Pracodawca najczęściej znajduje się w takim postępowaniu jako uczestnik wtedy, kiedy komornik dokona zajęcia wynagrodzenia dłużnika z tytułu umowy o pracę. Wtedy zgodnie z przepisami zobowiązany jest on powiadomić komornika o wysokości wynagrodzenia dłużnika za ostatnie 3 miesiące oraz przekazywać zajętą część wynagrodzenia dłużnika do komornika sądowego. Oczywiście z samego faktu zajęcia wynagrodzenia dłużnika jeszcze nie oznacza to, że
jego pracodawca jest uczestnikiem postępowania, natomiast może tak się zdarzyć w sytuacji, kiedy nie składa on komornikowi wymaganych prawem oświadczeń i zostaje ukarany grzywną. Wtedy oczywiście służy mu skarga do sądu na ukaranie grzywną i w ten sposób staje się w pewnym zakresie uczestnikiem postępowania egzekucyjnego. W pewnym zakresie uczestnikiem postępowania może być na przykład także biegły, który dokonuje czynności na zlecenie komornika, który wycenia składniki majątkowe na potrzeby egzekucji. On także może w pewnym momencie mieć przymiot uczestnika postępowania w sytuacji, kiedy nie wykonałby zlecenia komornika i został z tego tytułu ukarany grzywną. Wtedy oczywiście także ma prawo do złożenia skargi na czynności komornika i wykazywania, że ukaranie było niezasadne. W postępowaniach o ukaraniu grzywną osób trzecich w toku egzekucji bądź dłużnika uczestnikiem staje się także z mocy prawa prokurator. Wszystkie odpisy o ukaraniu grzywną są przesyłane do prokuratora, który wstępuje do takiego postępowania i ma prawo składać w toku jego odpowiednie wnioski, na przykład wnosząc o uchylenie ukarania, o ukaranie grzywną, bądź ewentualnie podtrzymując wniosek komornika, wskazując, że ukaranie było jak najbardziej zasadne. Przepisy tak naprawdę nie wskazują, kiedy można zostać uczestnikiem postępowania egzekucyjnego. Wiąże się to głównie z okolicznościami faktycznymi, kiedy poprzez zajęcie składników majątkowych najczęściej osoba taka, która rości sobie prawa do rzeczy bądź jakichś innych praw, staje się przez to uczestnikiem takiego postępowania. Jedną z możliwości oprócz skargi na czynności komornika jest także złożenie przez taką osobę powództwa przeciwegzekucyjnego, w wyniku którego sąd może na przykład uchylić zajęcie rzeczy w stosunku do takiej osoby i wyłączyć te rzeczy spod egzekucji. Te informacje pozwolą Państwu już pokrótce zorientować się, w jakim charakterze można występować w postępowaniu egzekucyjnym i jakie prawa przysługują zarówno stronom, jak i uczestnikom postępowania.